Absurd. Mistrz od dłuższego czasu tarł cegłę o posadzkę pokoju, w którym medytował uczeń. Początkowo uczeń był zadowolony, przyjmując to jako próbę swojej zdolności do koncentracji, ale kiedy dźwięk stał się nie do zniesienia, nie wytrzymał i wybuchnął. Co u diabła wyprawiasz? Nie widzisz, że medytuje? Poleruje tę cegłę, aby stała się lustrem, odpowiedział Mistrz. Oszalałeś, jak może z cegły zrobić lustro? Jestem szalony nie bardziej niż ty. W jaki sposób z egocentryka może stać się człowiekiem medytującym?